Nowa płyta to płyta przygotowana na nasz jubileusz, na 30-lecie. Zrobiliśmy specjalną aranżację, zrobiliśmy płytę akustyczną. W tej odsłonie nas jeszcze nie było, więc postanowiliśmy, że pokażemy, że potrafimy grać, bo płyta akustyczna pokazuje tak naprawdę, jaki się ma muzyków i czy zespół potrafi grać, więc jest to najwyższe wyzwanie, ale mam wrażenie, że udało nam się i naprawdę jest to no, jeden chyba z ciekawszych krążków naszej historii. Nowy singiel, nowa piosenka to utwór mojego ukochanego wykonawcy, czyli Boba Marleya. Po raz pierwszy usiadłem i postanowiłem przetłumaczyć tekst. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. A dlaczego? Mój angielski niestety jest słaby. Musiałbym poświęcić na to mnóstwo czasu. Mówię oczywiście o wymowie, więc pomyślałem sobie, że mieszkamy w Polsce, jesteśmy w Polsce, nasi słuchacze znają polski, więc trzeba im po prostu ten tekst przetłumaczyć. Tak się stało, kolegom się to bardzo spodobało. Doszedł do wniosku, że jest to na tyle wyjątkowe, że ta piosenka będzie promowała właśnie ten album jubileuszowy. Ty jesteś pomysłodawcą teledysku do singla z nowej płyty. Skąd pomysł? Ja jestem takim katalizatorem bardziej niż pomysłodawcą. Właściwie mój wkład jest taki, że pomyślałem sobie, że fajnie byłoby połączyć te dwa światy. Świat rysowania piaskiem, w którym świetną mistrzynią jest Tatiana, z zespołem Demono i z tą piosenką. Natomiast sam pomysł na scenariusz tego, co się dzieje niby w tle, a tak naprawdę historia, która jest opowiadana przez Tatianę, no, jest jej autorskim wkładem w ten teledysk. To też troszkę wynikało z czasu, w którym musieliśmy ten obrazek stworzyć, bo ciężko do tak pogodnej, ciepłej i takiej rozbujanej piosenki robić teledysk tylko w studio albo chodzić po zmarzniętych ulicach Warszawy. Ja nawet nie mogę powiedzieć, że to było bardziej zadowolenie niż praca, bo kiedy to jest piosenka fajna, tak? Jeśli ty masz taki po prostu, możesz zrobić co chcesz i ci dają taką całą wolność tego, żeby wybrać, to no, było bardzo ciekawe. Nie powiem, że to było łatwe, to było nawet czasami trudne, bo to zależało, żeby wszystko wymyślić samodzielnie to. Ale było bardzo przyjemnie i mi to bardzo się spodobało.